Chciałem Wam dzisiaj pokazać ciekawy werset z Biblii, który ja osobiście stosuję do mojego procesu czy całej tej sytuacji politycznej w Polsce, gdzie rządzi ekipa katolicko-narodowa socjalistyczna, czyli nazywam ją katokomuną. To jest Księga Przypowieści Salomona, najmądrzejszego króla ludzkiego na ziemi, doświadczonego w różnych aspektach władzy. I Salomon, który był królem, żądał posłuszeństwa i tak dalej, w swojej księdze, to jest 25 rozdział, 26 werset, mówi tak. Sprawiedliwy, czyli człowiek uczciwy, niewinny, nienaganny, sprawiedliwy, który się chwieje przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło, nie? Czyli źle. Kiedy zobaczyć głębiej w ten tekst, tam dokładnie nie chodzi o to, żeby się chwiać, tylko sprawiedliwy, który upada, poddaje się przed bezbożnym, jest no, zły i tak dalej, to jest złe postępowanie. Rzeczywiście wszelcy tacy satrapowie, bezbożnicy, niesprawiedliwi sędziowie i tak dalej, no to chcą, żebyśmy się ich bali i żeby strach przed nimi nas paraliżował i powodował, że będziemy tam czy miąć czapkę, czy tam przepraszać, czy klękać, czy błagać o litość, czy różne, czy tam no, cicho znosić ich biczowania, baty, więzienia, czy inne tam szykany. Bóg oczekuje od nas odwagi. Człowiek uczciwy, sprawiedliwy, ma chodzić z wysoko podniesionym czołem, nawet przed bezbożną władzą. Jezus powiedział, mogą zabić ciało, ale nie mogą tknąć ducha. A ja zajmę się nimi. Ja mogę wtrącić do piekła. Kogo mamy się więc bać? Odpowiedź jest prosta. Nie możemy się niesprawiedliwej, ziemskiej władzy bać ani się jej kłaniać. To jest chrześcijański obowiązek.